fajnie jest to dalej. No tak właśnie wygląda ten jazz manusz. A to prawda, że ten styl się właśnie wziął z tego, że on miał ten przykurz? To, że tak jakoś to wymusiło? Znaczy wiesz co, nawet się... On te akordy jakoś chyba wymyślił sam. No właśnie, no słyszałem się, że to... I żeby mu było lepiej grać, to one są... Nie ma barowych, nie? Nigdy nie ma barowych akordów, nie? I co jeszcze? W ogóle nawet niektórzy gitarzyści wiązali sobie palce. Próbowali tak grać jak on. No niesamowite. Niesamowita historia, że można nawet po takim wypadku wyobrazić sobie, że będę najlepszy. A nie, że no to już koniec, nie? Bo przecież ludzkie, jak to powiedzieć, ludzkie... I jak to... Siła ludzka jest niesamowita, prawda? Siła woli. Był taki człowiek, Edward Snowden, nie wiem czy wiecie kto to? On wybrał się do Rosji, uciekł. Chociaż nie wiadomo, czy to jakiś podwójny agent, czy kto tam jest, ale w każdym razie uświadomił nam... Edward Snowden uświadomił nam, że jesteśmy cały czas obserwowani, że w dzisiejszym świecie są telefony komórkowe, te smartfony, karty kredytowe, internet, wiedzą o nas wszystko, nie? Do grobowej deski. Kto mieszka obok. I taką piosenkę napisałem, która się nazywa Rondo. To jest taka sytuacja bez wyjścia. Rondo.